No piękna ta restauracja, ale zawsze jest jakieś ale. Jedzenie było takie sobie, ale to nic. Zapraszamy na krótką serię filmów z Armenii. Jak zobaczycie, pogoda nas nie rozpieszczała, ale coś udało się nagrać. Prawo, następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Pierwszy postój, kamienny most, bardzo fajna rzecz. Całe miasteczko, to taka wioseczka tutaj jest, no tak szczerze powiedziawszy trochę straszy. Tak na mapie pokazywało, że tutaj jest więcej. Zawsze jak wjedziemy do nowego kraju, to pierwsze wyzwanie jest kupić kartę SIM i bez internetu i nawigacji to zawsze jest trochę takie kłopotliwe. Takim pierwszym wyzwaniem, które mamy w każdym kraju, do którego przyjeżdżamy, to jest zakup karty SIM. Bo po przekroczeniu granicy już tamta z poprzedniego kraju nie działa i jesteśmy bez internetu. Bez internetu dla nas to jest bez nawigacji, bez informacji turystycznych i innych ważnych rzeczy, które musimy sprawdzać. No i oczywiście nie mogłabym nadawać na Facebooku i wszystkie posty, na Instagramie i tak dalej, co wrzucam, o YouTubie nie wspomniawszy. Tak więc nie jest to bardzo trudne, jeżeli lecisz samolotem, bo z reguły na lotnisku są takie okienka, gdzie od razu kartę SIM możesz kupić, ale my często przekraczamy granice w takich miejscach, takich małych przejściach granicznych, więc zaraz po przekroczeniu granicy tam są takie wioseczki, czasem jakieś małe miasteczko i tam nigdy tej karty SIM nigdzie nie możemy kupić. I tak jadąc po omacku zawsze szukamy. I jak już wreszcie dorwiemy taki punkt, w którym uda nam się tą kartę SIM kupić, to wiecie, jest taka radość, że po prostu jakbyśmy normalnie, nie wiem, otworzyli prezenty na Boże Narodzenie. Tak się cieszymy jak dzieci. Widzę, że styl jazdy jest bardzo podobny do gruzińskiego, tak samo i jakość dróg. No nie wiem, czy się zmieścisz. Za 200 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. I tu szarpnięcie, bo Moli ciągnie. A gdzie ona chce iść? Ja chcę herbatę tylko. Tylko? No, a ty jesteś głodny? Szanowni widzcy. No, we don't need that. Thank you. Jakie drzwi? Mega. Super. Bela, tam nie. Bela. Bela, chodź tu. Bardzo fajna restauracja. Bardzo fajna. Naprawdę trzeba się zatrzymać tutaj i wejść. I zobaczyć, co mają. Zjeść, choćby wypić herbatę. No piękna ta restauracja, ale zawsze jest jakieś ale. Jedzenie było takie sobie, ale to nic, bo rachunek był 4200. Przepraszam, 4200, a my mieliśmy 5000 i pan sobie po prostu zgarnął i się nie pytał, czy wiecie, jakiś napiwek, coś chcemy zostawić, czy nie. No to sobie poszedł i do widzenia. My zawsze zostawiamy napiwek, ale jednak wolimy, jak to my decydujemy, ile zostawiamy na piwku, ile czego. Nasza pierwsza nocówka w Armenii i myślałam, że pokażę wam, jak tu ładnie, ale chyba nie bardzo, bo wszystko, co mogę wam pokazać, to mgła. Unosi się powoli, więc może jeszcze zanim się spakujemy, to troszeczkę się przejaśni i będę mogła pokazać, bo widok tam w tamtą stronę jest po prostu niesamowity. Wczoraj żeśmy przyjechali tak tuż przed zmierzchem i jeszcze było widać, ale tych widaków tutaj w Armenii nie brakuje, więc na pewno będę mogła wam dużo pokazać. przepiękne, naprawdę przepiękne, magiczne miejsce. Tutaj naprawdę czuć historię, po prostu czuć, każdy kamień oddycha. Po drodze zajeżdżamy do muzeum Mikoyan Brothers. Niewiele osób o nich słyszało, a jednak byli bardzo ważni w historii. Jeden z nich był drugi po Stalinie najważniejszym politykiem ZSSR. To on był odpowiedzialny za podpisywanie umów ze Stanami Zjednoczonymi, negocjowanie, może tak dokładnie i ściśle mówiąc, gdy był kryzys na Kubie, tak? Zawsze mam problem z przypomnieniem sobie faktów. Dilijan jest małą miejscowością, rzadko odwiedzaną przez turystów. My pewnie też byśmy tu nie zawitali, gdyby nie zaproszenie sympatycznej pani Almast, która pokazała nam miasto, a następnie zaprosiła do swojego domu. Diamond doesn't like to change his style. Like, remains how it is. It's nice. Yeah. It's good. This is the only street which preserved like an old Dilijan street. The same there is in Georgia also, old town. Yeah. Yeah. This one is a like an old town. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, как вы? Нормально. Bella. Rzeźbienie w drewnie i kamieniu ma wielowiekową tradycję, a owoc granatu jest symbolem Armenii. What are you making now? Aha. For Jews. Odwiedziliśmy kilka warsztatów, a potem poszliśmy do domu rzeźbiarza, który miał też świetnie zaaranżowany ogród. breast of from the trees. Not make that, but find something similar. It's just a piece of wood. He didn't create, like he found something. So creamy side, and they were doing 1,000,000 times like woman, and warm water on the top. The butter was collecting, and you could catch and have homemade butter. Potem pojechaliśmy nad jezioro, które o tej porze roku i przy tej pogodzie było jakie było. Fajnie było zobaczyć Dilijan, ale najbardziej ucieszyła nas wizyta w domu pani Almast. We often do this with fresh tomatoes, but in winter when tomatoes are less, we use preserved tomatoes. I have never tried anything like this before. It's very easy. That's nothing. Like this. What is this? This normal. W baniaczku zamarzła woda i widzicie, teraz jest on i po prostu nic, wszystko zamarzło, tylko taki supelek wisiał. Idę rano do lodówki, a tutaj oczy sobie na mnie spoglądają. O, nie widać go. Zaraz będziemy robić polowanie. Tam wprowadził się kot. Drzwi były zamknięte z tej strony, ale z tamtej strony były uchylone. I no, musimy się pozbyć pasażera na gapę. Dobrze, że zauważyłam, bo byśmy go zabrali ze sobą. Mały. No i? No i niestety, przepraszam, ale musimy eksmitować pasażera na gapę. Biedaczku, zimno mu. No i co? No co? I tam to daję do ten. Proszę. Proszę mi, że pójdzie. A masz mielone? No mam mielone, no. Bo potem nie złapiesz, to kiki. Zarząd miary jest troszeczkę spojony. No to chodź, chodź. A nie jest taki, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. No chodź, damy ci jeść. To daj.